tym możemy klepnąć. Dzisiaj zrobiłem zakupy na 1,5 miesiąca, bo nie wiedziałem, co będzie dalej. To nieźle. Ja dzisiaj kupiłem sobie batona i kole. Nie lubię, wezmę nefka. Nefka, konefka. Feel the pain. Bring Alf. Dalej nie zdążyłem przeczytać. Koty, daj mnie te koty. I lecimy, czekamy. Ciekawi mnie tylko, kto by chciał czytać książkę biograficzną, bo taką z wiedzą, doświadczeniem, ciekawymi spostrzeżeniami można by było łatwo opnąć tym, którzy myślą, że to taki łatwy i przyjemny pieniądz. Nie wiem, co powiedziawszy. Znaczy podejrzewam, że jakbym wydał książkę Jak zostać streamerem oraz drugą książkę pod tytułem... Właśnie nie wiem, jak mi się wiedzie. No dobra, kupię to. I drugą książkę pod tytułem Moje przeżycia podczas streamowania, czy coś w tym stylu. To ta pierwsza by się lepiej sprzedała, natomiast tak jak mówię, nie do końca myślę o tej książce po to, żeby na tym zarobić. Znaczy, wiadomo, że na wszystkim trzeba zarabiać, bo jak się na czymś się zarabia, to się nie chce tego robić. Ale... No nie do końca powodem... Świetnie sobie radzi. Nie głównym powodem jest chęć zarobku na tej książce, tylko po prostu jej napisanie. Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. Nieźle se radzisz, chłopie. Ale tokenów mi podpadało. Zarąbiste masz filmiki i poradniki na YouTube. A dziękuję bardzo serdecznie. Cieszy mnie niezwykle, że się mi podobają. Świetnie sobie radzisz. You are cool, baby. Oh my fucking god! Co to ma być, chłopaku? Moje biedne koty się przestraszyły. Dobra, kupimy to, zagramy to. No i to damy na koniec. I tyle. Fitura zrobiona. Fitura, konfitura. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach.
Nie spoczywaj, Michalen. O, jak ja bym tu zapłonął ogniem, to bym spolił te murloki doszczętnie mu. Ale nie zapaliłem ognia. Trudno się mi. Ty w ogóle co to jest? Nikczemny ogień. Co tutaj nie na tym obrazku jest jakaś beczka? What the fuck? Naprawdę dobrze ci idzie. Serio? O, to dzięki, nie wiedziałem. Nie wiedziałem, Stasku. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, to murloki tu. O, takie, to może być. Myślicie, że to będzie dobry pomysł? Mi się wydaje, że nie najgłupszy. Chociaż może on był głupi, ten pomysł? Chwilę, bo mogłem się upgrade'nąć i... No, to chyba nie było najmądrzejsze. Chwilę. Wydałem 3 golda? A nie, spoko, dobra. Bo teraz mam 2 tutaj i 2 tutaj, a tak to miałem tylko 2 tutaj. Nie, to okej. Okay. To się opłacało. Tak myślę przynajmniej. Tak przynajmniej myślę, że to się opłacało. Chociaż pewności nie mam nigdy. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Au, to boli. Popatrz no, jak się wszyscy tłuką. Jak się wszyscy naparzają, popatrz stary, hej. Mamy w sumie 4 dobre rzeczy, ale ja już nie chcę iść w murloki, więc... Wyrzucę te murloki w ogóle ze swojej głowy. Wybrałbym dokładnie tak samo. Opylę tego wariata. Tyle tego wariata, kupię to, zagram to, sprzedam tego, zagram tego i zroluję jeszcze stół. Tutaj przekładam się o tym, że nic nie ma ciekawego. Teraz pytanie bardzo istotne. Czy my chcemy rzucić na początek jakiegoś kota? Czy nie chcemy rzucić kota na początek? Nie ma to chyba większego znaczenia, tak myślę. Zostawmy to tak jak jest. Zostawmy to tak jak jest. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Dobrze! Szczur rozbity na sam start. Dobrze świadczy, znaczy coś tam, nie wiem co ja chciałem powiedzieć. Wygraliśmy to! Uhu! Eat my rat, baby! Ty no, on ma taki fajny ogień na obrazku, a ja mam jakąś beczkę. What the fuck, co za beczka? Nieźle sobie radzisz. O. Oby tak dalej. Hajtuś. Dawaj 5. Enedue fikrabe. Ani jednej prowokacji. Roboty też odpadają. Zerwij klucz. El mordo. Czy my bombę? Czy my nie bombę? Jak myślicie? Chcemy bombę? Chcemy, ale nie będziemy mrozić bomby. Nie, walić. Wolić! Instagramerka pokazała makijaż inspirowany koronawirusem. Okej. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Oh.
BOOM! Tyle szczurów. Teraz pytanie. Loteria taka się uruchomiła. Czy dostanie te 5 damage'a, czy nie dostanie? No i dostanie. No i elo, mordo. Smokulca można by kupić, jak już jednego mamy. Reszta nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Daemony. No ale te daemony to mi się tak trochę do niczego nie ten tego. No tutaj takie Divine Shieldy to chyba byłyby nawet spoko, nie? Chyba. O, kolejne Divine Shieldy. Teraz tak, pytanie jest takie, czy my rozbijamy naszą kocią armię? Chyba rozbijamy kocią armię. Bo nie widać kotów na horyzoncie, abym przygarnął takiego ziumbla. I Murloka też opylę. I jeszcze spalę. Płoń, chłopie. Opłaca się kupić najnowszą przygodę za złoto. Są tam jakieś ciekawe karty. Czy lepiej kupować pakiety? Są tam ciekawe karty. Nie wiem, czy dla ciebie, ale ogólnie są ciekawe i grywalne. Nie, moje biedne szczury. Oj, chyba tego nie wygram. Biorąc pod uwagę potencjał, jaki drzemie w moich jednostkach, 2 na 10. Przepraszam. Nie mocniej. Jeżeli kogoś ogłuszyłem, to może pocieszy go to, że oplułem sobie rękę. Ale już wytarłem. Nikt nie wiedział, gdzie, jak i co. Nie, no chyba nie bardzo, Mietku. Wygląda na to, że możesz zdobyć trójkę. Dobrze kombinujesz. Ja niczego się nie boję. Oprócz myszy. Interesująca sprawa. Bitewny Anihilator. 3x31. Goldrin. Kombi się z tym, ale nie mam żadnych bestii. Brzytworu Gniałkieł znany. Dobry do smoków i mam 2 smoki. No fucking idea. Nie, spróbuję. Może coś z tego się uda kręcić. No smoków mam trochę za mało. Znaczy tak, demon nic nie robi. Nie ma co ukrywać. Chodzi na stół yellow. Smoków mam trochę za mało, żeby przekuć w to coś sensownego na tym etapie gry. Tak myślę przynajmniej. A ten Goldrin. No nie wiem, no mam jednego tego szczura. Kupię jeszcze jedną jaką hydrę, czy coś w tym stylu. Może to z tego się ugra. Mamy też Rivendale'a, z którym no mega się mocno kombi ten ziomek. Znaczy ten Goldring. Plus jeszcze nigdy tym nie grałem, więc też może wyjdzie coś fajnego. Zobaczymy. Chociaż nie wiem, czy w sumie te smoki też nie byłyby całkiem spoko opcją. No ale załóżmy, że nie. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Twoi stronnicy to są dzicy. Dobra, robimy tak. Robimy tak. I tak.
Teraz się modlimy, żeby tutaj było coś dobrego. Chwilę. Mech, smok, bestia. Kurde, jakbym wiedział, o Jezu. Albo chłop taki, z czym ja walczyłem, z Alex, co ona tam ma? Smoki. Mech, smok, bestia, mech, smok, bestia. No nie głupie to jest, no dobra, niech będzie. Zaufaj światłości, okiełznaj dzikość. Zaufaj światłości, okiełznaj se dzikość. Akurat zbufuję i wymienimy tą cizie mizie. And for serke. No coś lepszego. Chwila, może ja bym to w sumie rzucił tu? Ach, tak. Powinno być bardziej z lewej. In my humble opinion. Boom, boom. Ten jaki ma smokulce. Walno się, chłopie. O nie, on mi zabił mojego ziomeczka. Nie, sieroto! A, dobrze, o! Uhu, wygrałem! I'm cool. I'm cool, baby! Daddy, daddy cool. Dobra, to kupuję i to kupuję. Ale da z siebie wszystko. Te, w sumie na pewno chcę... sprzedać to? No to mnie bufuje, więc może nie? A to co bym wtedy sprzedał? Smoka mecha nie? Goldrina? Nie, bo to prowokacje też dobre w sumie. Co tu jest? Tu nic nie ma. Dobra. Walczę na Deathwinga. Doszedłem do wniosku, że te tokeny tutaj, w tej walce mogą być bardzo znaczące. Więc wjedziemy z tematem. To pierwsze, to drugie? No myślę, że jakoś tak. No, niech będzie. Tutaj, czy my to mrozimy? No na pewno nie po tego, więc myślę, że nie. Realicznie. Ale tutaj siadły te bestyjki, kurde. Siadły jak zło... To jest Deathwing z samymi smokami. Czyli każdy posiadacz ratpaka go kontruje. To jest mistrzostwo świata, nie? Okej. Okej. Nie zgadniesz, ale powiem okej. Okay. I dalej okej. Okej. Okay. O, teraz ja się sam skontrowałem. Hej, generale. Miło było, że wpadłeś. Czy jest pogłos, czy mi się wydaje? Raczej ci się wydaje. Ewentualnie masz dwie karty ze streamem włączone, no to wtedy może tak. Ale z tego co widzę, to nie widzę żadnego pogłosu. Dobra, to może być przydatne. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma.
Chyba tyle. Nie wiem. Tak w ogóle dopiero teraz zacząłem, że został Goreno. I trochę zwaliłem, bo Hero Power se nie rzuciłem. To w sumie zrobimy jeszcze tak. Bo myślę, że 2 razy 8, 8 może być trochę więcej warte. 4 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6. Zobaczymy, co nam z tego wylezie. W sumie nawet nie zgupię z taktyką na tego. Znaczy nie wiem, czy on akurat to zbufował, czy to. Możliwe, że to. Ale zbufowanie tego też może nie być takie głupie. Trochę chyba. Jest nadzieja. Coraz mniejsza. Okej. Lipy wielkiej nie ma. Jak się wszyscy tłuką. Jejciu, jejciu, czarodziejciu, co tu zrobić? No weźmiemy to zamiast jajka, nie? Solidny strategiczny wybór. Moją nową? Trochę taki ten Baron Rivendale, powiedziałbym, że połamaniec, albo coś w tym stylu. Kurde, jestem głodny. Dobrze, mam pierożki z serkiem na obiad. Wczoraj zjadłem z indykiem, ale też na kolację nie na obiad. Były takie 2 na 10 trochę. No. Tu nie ma szans, by coś tu zrobić, by coś tu zrobić. Tu się można jedynie przewrócić, przewrócić. No nie, no raczej nie ma bata, żebym to wygrał. No. Kurde, ten strzelający juggler też jest dobry. Dawno pod to nie grałem. Tu.